Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku z naszego horroru Hunting Ground. Udało nam się zrzucić Ricardo ostatnio, okej, to jest dla nas. Ja sobie oczywiście zajrzałam do solucji, tak, będziemy musieli coś tam w tych takich ala boilerkach robić i postanowiłam sobie sprawdzić tą kolejność, bo nie chciałam się tutaj męczyć na nagraniu i przy okazji zauważyłam swój okrutny błąd, bo ja ciągle mówię o tym gościu Lorenzo, a to jest Ricardo. Nie wiem, czemu mi się tak wpierdzieliło, że to jest Lorenzo. Także zrzuciliśmy w dół Ricardo. Lorenzo to jest ten cały chyba stary tej posiadłości właściciel. Który jest tam na obrazach, nie? O Jezu. Okej. Następny tutaj. Są jakieś drzwi. Co tu jest? Medalion. Aha, jeszcze wyczytałam, słuchajcie, w takich tipsach, tutorialach, że dobrze jest jednak te wszystkie medaliony sobie poprzerabiać, więc no tak zrobimy, nie? Idziemy, wyjdziemy. Gdzież tu Huey? No chyba będę ci tu potrzebować. Leć, myszko. Mała. To jest to! Tu. To jest to miejsce, w którym zbadżyłam sobie Huey'ego. Pamiętacie? On mi przeleciał przez drzwi. On przeleciał przez drzwi i ja już go nie miałam. On mnie chciał wrócić, pamiętacie? Prima materia, tak. I to jest to do tych kolumbryn wielkich. Ja sobie tu tylko odblokuję te drzwi oczywiście, żeby były. Dobra. Chodź, myszko. A w ogóle trzeba ci podziękować, myszko. No, chodź. Chodź. O, tam coś było. O nie! Irytuje mnie. Chodź, myszko. Uciekamy. Chodź. Boże, jeszcze się zawiesiłam. Pytanie, gdzie teraz? Gdzie ja go zgubię? Tu nie zapiszę. Nie. Z tym na pewno nie. Ja w ogóle nie byłam we wszystkich korytarzach. To jest najśmieszniejsze. Musimy się... nie wiem w ogóle to gdzie prowadzi. Tutaj mnie nie było w ogóle chyba. Ona już tak wolno biegnie, że... nie chcę nawet myśleć, co zaraz tutaj się z nią stanie. Boże, ja nie wiem, co to jest w ogóle za miejsce. Nie wiem, czy uda mi się w ogóle przed nim uciec. O Boże, fuj, zaraz się pożygam. Nie wiem, co za drzwi odblokowałam. Aha, to jest ten nasz początek w ogóle. Ciekawa. Aha, dobra. Huey!
over there. Czyli tutaj on mnie też widzi. Kuźwa. Nie no, muszę tutaj sobie wziąć ten... Nie wiem w sumie co. Że on sam, słuchajcie, nie? Że on sam nie odpuszcza? Odpuszcza. Mój Boże. Potrzebuję się dostać do tej dziury i porobić sobie tutaj jakieś leczonka. Cancel może na razie. Nie wiem. Prima materia. To jest pierwsze miejsce, w którym musimy tego użyć. Okej. Kolejne miejsce. Chodź, Yui. To jest tam, gdzie... nie wiem, czy wy kojarzycie. Gdzie Yui... Chyba to przyjdziemy. Gdzie Yui otwierał mi drzwi. Nie wiem właśnie tylko, czy ja dobrze idę. Ja w ogóle jestem w jakimś miejscu, w którym mnie nie było, nie? Znaczy, byłam tu, ale... Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Ej, a co to za drzwi? Tu też mnie nie było? Co to za drzwi? Pokaż. O! A co to za miejsce? Nie kojarzę. Gdzie my jesteśmy? Aha, tutaj, gdzie nie polazłam. No to w sumie dobrze, że nie poszłam. Dobra. To ja już wiem, gdzie ja jestem, okej. Chodź, słoneczko. Wszystko już jest dla mnie jasne. Chodź. Gdzie on jest? Come on. Come on. No. Okej, stresuję się trochę. Tego sobie też trafić nie potrafię. O, podnieś. Nie, to zdecydowanie wszystko musimy tutaj przetopić. Czy wiecie, no nie przetopić, tylko przerobić. O, tu będzie drugie. Według moich notatek. Tak. I właśnie teraz nie wiem, czy nie będziemy musieli... Chodź. Teraz nie wiem, czy nie będziemy w ogóle musieli jeszcze raz tym właśnie skrótem, który sobie zrobiłam, jeśli wracać, bo... musimy wracać koło, tak jak sobie to zapisałam, więzienie. Tak, to były takie klatki więzienne. Ono tutaj. Może to będzie tędy. Co to było? Wiedziałam. Czułam to. Gdzieś to tutaj będzie. Albo tam na górze. Nie pamiętam.
żeśmy stąd w ogóle przyszli. No nie tutaj. No idzie tu. Chodź. Nie wiem, którędy mam się podziać. Jak myśmy się w ogóle tutaj dostali? O, właśnie tu potrzebuję tego użyć. No właśnie, nie mogę, bo ten ciul mnie goni. No jak mam to zrobić? Jeszcze by się przydało zapisać, nie? Przeczekaj to. Nie goni nas. Jest piesulek. Chodź, musimy się tam wrócić, myszko. On nas już ostrzega. Ja bym sobie jeszcze to zapisała szybciutko przy tym zegarze. No to jest niesamowite po prostu, to jest niemożliwe, kurwa. No mi nie pozwoli tam iść. Ja pierdzielę, no przecież bez sensu. No jaja. No ale tu już stąd nie ma wyjścia, więc jak on mnie tu nie przestanie gonić, to mam przerąbana. Nie no, musimy odczekać jakiś długi czas. Nie wiem. Nie wiem, co tu zrobić. Też sobie zapiszę. Chociaż sobie, słuchajcie, zapiszę. Czy ja w końcu przerobię tą prima materię? A zapiszę sobie tutaj, jeszcze tu, żeby mieć, wiecie, pewność, że jak coś, to sobie po prostu będę loadować, no i tyle, chodź. Ale nie szczekaj. White. Jest jeszcze jeden, do którego drogi... chodź.
do którego drogi sobie jakby chyba nie utorowałam. Więc będziemy musieli jakoś to ogarnąć. Chodź, muszko. Musimy zwiedzić pozostałe pomieszczenia, do których ja tak naprawdę nie polazłam. Bardzo dużo tu omijam przez to, że ten ciul mnie goni. Bardzo dużo. Dobre. Tam na górę na pewno nie. Muszę się tutaj porozglądać, bo ja nie wiem, nie pamiętam już, gdzie byłam, gdzie mnie nie było. A tu nie mogę przejść, dobrze. Nie wiem, co tutaj było. Tutaj żeśmy szli, ale ja tak biegłam na oślep, że... Chyba, no właśnie, tutaj nie posprawdzałam w ogóle, co tu jest. Dobrze. No tutaj się nie rozejrzałam. On właśnie tutaj chce chyba ten... jakiś kamień. O, mamy zegar. Zapisujemy. No to on się czegoś boi, to nas tutaj na bank zaatakuje zaraz. Goodstone. Dobrze, dam ci coś, dobrze? Bo ty bardzo ładnie się sprawujesz. Dlaczego? Masz. No, jesteś słodki. I super. Jeszcze raz sobie to zapiszę. Nie wiem już nawet, gdzie była ta dziura, wiecie? Chodź. O, ja tutaj uciekałam, ale to jest obrzydliwy widok po prostu. Po prostu ja nie chcę wiedzieć, co on zlizuje, pewnie jakieś żyki. O, to jest, słuchaj, to ostatnie miejsce. Są takie inkubatory, nie? Ciekawe, po co im inkubatory? No, mamy dla pieska. Po co im inkubatory, skoro... Ten wali głową. Słuchajcie, oni są tacy trochę jak w Outlaście, mam wrażenie. Po co im inkubatory, skoro... no, oni chcą zapłodnić mnie, nie? Więc, no nie wiem. Mamy to. Nie chcę wiedzieć, co tu się stało. Po prostu stąd uciekam. Użyję. Czy nam się te wielkie wrota otworzą? Mam nadzieję, że tak. W ogóle to, co ona ma z tyłu na łopatce, mnie też zastanawia, co oznacza ten symbol. Może właśnie to, że jest naznaczona tym całym azotem. Nie wiem. No i pięknie. Leci. Zapis oczywiście. Mm-hmm.
kuźwa. No udało nam. Chodź, Huey. Masakra. To są jakieś nieudane eksperymenty, rozumiem, te istoty. No chodź. Chodź. Chodź, muszę cię pochwalić. No. O kurde. Nie podoba mi się fakt, że idziemy do lasu. W ogóle mi się to nie podoba. Forest map. I tak z map nie korzystam, tak jak wiecie zresztą sami. Oho. Tylko nie uciekaj. Ja cię bardzo... Nawet nie chcę myśleć, że zabił mi psa, bo ja go po prostu ubiję. Jeżeli on mi zabił psa, to ja go po prostu zarąbię. To wam od razu mówię. Ja chłopa zarąbię. Zarąbię go. Myślę, że jakby mi go zabił, to chyba nie dawaliby mi tutaj... Co to jest? Aha, że mogę zasejwować, okej. Okay. No to na innym slocie, bo ja nie wiem, czy to tak miało być, czy ja w tym momencie na przykład powinnam była wyjść z tym psem, nie? Odezwij się, myszko. Gdzie jesteś, myszuś? Zaraz tam pójdę, Ledley. Ja chcę odnaleźć najpierw mojego psa. Wydawało mi się, że jak tutaj skręcę, to będzie ok. Mój Boże, gdzie on jest? Ja tutaj się mogę tylko schować. Boże, Huey. Ja muszę go znaleźć. Tutaj mi nie było. Jakiś zajączek. Ona się już stresuje, bo widzę, jak biega. Szlak mnie zaraz trafi. Boże, gdzie jest ten widok? Coś tu leży. Okej. Nie wiem, w którą mańkę mam iść. Za dużo tutaj tego po prostu.
Wydaje mi się, że ja już zatoczyłam koło. Tak, bo ja już tędy chyba szłam. Tak czy nie? Słuchajcie, no okropny labirynt, tak. A tutaj na prawo się nie da? Czekajcie. Byłam tu. To były krzoki. Dobra. Sorki, wybaczcie, ale po prostu ja muszę znaleźć tego psa. Byleby nie było za późno. Co kolejne? Pusty zaułek. Znaczy pusty. Wiecie, o co mi chodzi. Ja, no to jest fenomenalne. Że ja do tej pory tego psa nie znalazłam. Słyszę go! Jezus, jest! Bidulku! Zajmij się nim. No, tak. No, ten ciul tutaj przyjdzie, ja wiem, ale najważniejsze, że Huey będzie zaopatrzona. Spierdzielaj. On mnie pewnie tu znajdzie. A czy widzieliście, że on był niewidzialny? Czy wy widzieliście, że on był niewidzialny, czy tylko, czy mi się wydawało? Hit. Dałabym sobie rękę uciąć, że chłop jest niewidzialny. Teraz mogę tak naprawdę wszędzie biec. No to jest jakiś most? Most. Tutaj widziałam, że był chyba cebanuszek. To mogę sobie to rozpieprzyć. Mam nadzieję, że tu nie przyjdzie. O, jest. Co jest? To jezioro. Myślę, że jakaś wieża tam jest na środku tego jeziora. No tak. Trzeba by było to ogarnąć. Chciałabym zobaczyć mapę. Od prawej strony chyba przeszliśmy. Trzeba by się było cały czas tutaj bardziej lewej strony dołu trzymać. Może tędy teraz. Nie wiem też, gdzie tu dojdę. Może być też ślepy zaułek. Znaczy, ja na pewno tędy już szłam. Aha, no tak jak myślałam, ślepy zaułek. Pytanie, co z tym psem, nie? Do psa szłam na prawo, to pójdźmy jeszcze na lewo.
ja nie wiem, co dalej. A pokażesz mi mapkę teraz? No, słuchajcie, może... Bo tam jakieś wyjście chyba. Tu, o, tu mnie nie było. Tutaj na pewno ominęłam to na 100%. Oho. Słuchajcie, już myślałam, że ją zastrzelił. Dlaczego to robisz? Co ci zrobiłam? You inherited your father's Azoth. That is what you did. What Azoth? I don't even know what that is. Nie wiem nawet, co to jest. That Azoth belongs to us. Azoth należy do nas, Fiona. Nie widzisz tego? Jesteś naszym dzieckiem. Przestań. Nie jestem twoim dzieckiem. Wiem dokładnie, kim byli moi rodzice. Fiona, jesteśmy. W zasadzie to ja. Jestem świetnym alchemikiem. Nie umrę. Jestem Fiona. Czyli on jest jakiś nieśmiertelny, no to mam trochę kapę, nie? Bo w żaden sposób go nie zabijemy. Nie zabijemy. Jestem jak twój ojciec Ugo. Tato? To są bliźniacy? A, to są klony. Okej. Okay. Czyli te eksperymenty, które widzieliśmy, te embriony, nie? A ta znowu zemdleje, oczywiście. Ugo is no more. I am the original. No, czyli już wiemy, jak to się stało. Ale dalej jakby nie rozumiem, dobra, on był oryginałem i stworzył takiego klona jak Ugo, czyli jej ojciec. No ale w jaki sposób ten Azot... W końcu będę kompletny. Aha, czyli dasz mi, czyli narodzisz, w sensie on będzie chciał ją zapłodnić. Aha, takie jojki. O, nasz niuniuś żyje. Pitulku mój, masz się już dobrze. No tak, bo jesteś łajza. Pies cię non-stop... po te klucze musisz mi podać, myszko. No musisz mi podać te klucze. No właśnie. I gdzieś będziemy musieli sobie zapisać. I skończyć dzisiejszy odcinek, ale wzianko ma całkiem urocze. Musimy mu coś dać.
Boże. Kochany. Czekaj, weź te klucze. Nie, nie. A weź tu jeszcze poszpuń. Może coś znajdziesz. O, jakaś notatka jeszcze. Może tu coś znajdziesz. Węż razem ze mną. Znalazłeś coś? Coś znalazłeś, wiedziałam. Dobra. Chodź. Chodź, muszę cię wynagrodzić. Chodź, bo jesteś szpeniulek taki, że aż szkoda mi słów. Jesteś po prostu najlepszy. Jesteś kochany. No tak. Ja to mam największą frajdę z tego pieska tutaj. Jest taki mądry. Co to są za beczki? Co? Aha, brązowa jakaś figurka. Tutaj coś leży. Ja chcę zapisać, proszę państwa. I mamy jakieś memo do przeczytania, no. Small bronze statue of a man. Ja też nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale chciałabym to memo jeszcze przeczytać. Właśnie. Fiona, czujesz się dobrze? Pozwól mi, że ci opowiem o lokacji, w której się znajdujesz. Miejsce, w którym się jest, nazywa się jakby wodna wieża. Okej. Czyli jakby nie ma stąd wyjścia, ale możemy je stworzyć. No ciekawe. Aha, w piwnicy znajduje się jakby taki przedmiot jak magisterium. Po tym jak je zdobędziemy, musimy je użyć jakby na samym szczycie wieży. To otworzy jakby takie przejście. Przejście jakby przez wodę, albo jakby przejście otworzy, stworzy przejście, które sprawi, że połączymy się z wieżą wodną. Gdzie urzęduje? Czyli Lorenzo to jest ten pewnie stary i to on nam pomaga, ale to pewnie on jest tym i tak największym złem. Aha, gdyby nie był uwięziony w tym swoim ciele. No, przypuszczam, że to jest jakiś zniedołężniały starzec. Niestety przeznaczenie nie dało mi takiej szansy. Modlę się o twoje bezpieczeństwo. Dobra, czyli... A tu, proszę państwa. Nie wiem, co miałabym tutaj wsadzić. Ja bym chciała sobie zapisać po prostu. Bardzo bym sobie tego życzyła. Chodź. Kurde, znowu będziemy gonić. Mówię wam. Fiona! Ale ja go nie widzę. Ja już to zauważyłam w lesie, że... Patrzcie. Ty ciulu, ja ci kuźwa dam gnido jedna. Dworska. Jaka formuła? No bo to jest alchemik, nie? Także... Posiadam cię, jesteś moja. Na pewno. Żebyś się nie zesrał. Nie wiem tylko tutaj, jak mam przed nim uciec. No takie. Nie wiem, czy tych rur mam. O, tu jest jakieś przejście. Ale zdecydowanie muszę się tam wrócić, bo...
Tu jest zegar, więc trzeba będzie tutaj jakoś zapisać. Chodź. Chodź, chodź. Idziemy powolutku do zegara. Może się chłop nie zorientuje. My się i tak musimy tam wrócić. Ale to w następnym odcinku oczywiście. Dobra. Dotarłam, uff. No powiem wam, ciężko. Ciężko, ciężko, jeszcze raz ciężko, ale powiedzmy, dajemy radę. Dajcie znać, jak wy to widzicie. No, fabuła na razie jest w miarę zrozumiała, tylko nadal nie rozumiem, skąd ten azot w nas się wziął. Czy to jest jakby skutek tej całej, no nie wiem, no pewnie jakieś też to sekta jest, oprócz tego jacyś, wiecie, znowu wyznawcy jakiejś religii chcą pewnie zesłać na świat jakiegoś demona. I przypuszczam, tym jest pewnie ten cały azot. Także zobaczymy, jak to będzie w następnych odcinkach. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. Ja was zapraszam już za tydzień do kolejnego odcinka. Pa, pa.